Cześć, Lidka. Bardzo się cieszę, że zechciałaś wystąpić w moim kolejnym reportażu. No jest to dla mnie szansa pokazania siebie taką, jaką jestem naprawdę. Bez maski, bez udawania. Cieszę się, że tu jestem. Mój tato siedział w więzieniu. Nie wiem dokładnie za co, domyślam się, że w grę wchodzą jakieś pieniądze. Żył sobie ponad stan, zaliczając każdą możliwą kobietę, która pojawiła się na jego drodze. Chciałabym tutaj powiedzieć taką jedną rzecz, taką dla mnie bardzo ważną. Kiedy słyszę, kiedy mężczyzna mówi, że ja nie jestem złym ojcem, nie potrafię żyć z twoją matką, byłem złym mężem, ale jestem dobrym ojcem. Jeżeli nie szanujesz mojej matki, jeżeli nazywasz ją k***ą, to jakie zdanie masz o swojej córce? To chciałabym zapytać swojego ojca. I tak się też stało, że przynajmniej dwa razy, ale wystarczy raz, nazwał mnie k***ą i k***ą. Tylko dlatego, że podszedł do mnie 7-letni chłopak, z którym się bawiłam na podwórku. Matka zabraniała mi tak naprawdę jakichkolwiek kontaktów z rówieśnikami. Siostrze zresztą tak samo. To, co pamiętam, to od najmłodszych lat awantury. W domu były zawsze awantury. Zawsze pamiętam agresywnego ojca i alkohol na stole. Pamiętam najpiękniejszy dom w Świeradowie. Na tamte czasy był to dom z marmurowymi parapetami. A wśród tego wszystkiego piękny kominek, a obok niego awantura i pijany ojciec, który pod wpływem alkoholu był agresywny i bił moją matkę. Chyba to, co... To, co też pamiętam z tego okresu, to mój kochany piesek Aza. Zresztą pieski mam do dzisiaj. Psie serce jest chyba czymś najpiękniejszym, najcudowniejszym, co może być. Pamiętam, że któregoś razu, bawiąc się z koleżankami na podwórku, Aza podbiegła do mnie i nie wiem, co jej odbiło. I po prostu tak skoczyła na mnie, jakby to powiedzieć, w dwuznaczny sposób. Zaczęłam się z tego śmiać, bo nawet nie do końca jakby sobie zdawałam sprawę, o co chodzi. Dla mnie było to po prostu śmieszne. W tym samym momencie matka zawołała mnie do domu. Kiedy weszłam do domu, mój ojciec stał już z pasem. Miałam wtedy 10 lat. Pobił mnie tak, że jak poszłam na WF, miałam fioletowo-zielone siniaki na całym ciele. To było może 10 uderzeń, więcej. Mama stała obok i się patrzyła. Myślisz, że mama się go bała? Bała się go bardzo. Bała się, bo się bała swojego ojca i z takim lękiem, z takim strachem, z taką bezradnością weszła w małżeństwo z moim ojcem. Thank you.
Jej jedyna czułość to była okazywana tylko wtedy, kiedy przyniosłam bardzo dobrą ocenę. Czwórka to była taka sobie. No, to był mój obowiązek. Za każdą złą ocenę dochodziło do awantur słownych czy przemocy słownej. Ale nie było tylko przemocy słownej, była także przemoc fizyczna i pamiętam taką jedną historię. Siostra przyszła do domu i w zeszycie miała 3 oceny niedostateczne. Moja matka wpadła wtedy w jakiś szał. To było w tym pięknym domu w Świeradowie. Nie wiem, co jej się stało. Zaczęła bić moją siostrę. Zaczęła nią szarpać. Moja siostra znalazła się na ziemi. Zobaczyłam, że matka ciągnie ją za włosy po całym przedpokoju. Zaciągnęła ją do kuchni. Byłam przerażona, że mojej siostrze stanie się krzywda i nie wiedziałam, co mam zrobić. Wołałam moją mamę, żeby puściła moją siostrę, żeby przestała ją ciągnąć za włosy. Nie wiem, czy moja mama miała jakąś... Czasem się zastanawiam, czy to była jakaś choroba dwubiegunowa, czy schizofrenia, czy załamanie nerwowe. Kiedy puściła moją siostrę, krzyknęła do mnie, że mam przynieść siekierę z kotłowni, bo ona się teraz idzie zabić. Byłam tak przerażona, że matka kogoś pobije, jeszcze mnie albo siostrę, że poszłam po tą siekierę. Czyli właściwie można powiedzieć, że spotykasz się z przemocą zarówno od strony ojca, jak i od strony matki, która też jakby tak uczestniczyła biernie, bo też przyglądała się tak. tej przemocy ojca wobec ciebie. Tak. Tak. Tak była wychowana też. Nawet o tym opowiadała. Tak była wychowana, że przemoc jest czymś słusznym, bo dziecko nie zejdzie na złą drogę. I tak się kształtowało tak naprawdę całe moje dzieciństwo. W takich właśnie awanturach, w takiej przemocy. Myślę, że to dotyczy wielu ludzi, którzy doświadczają podobnej historii, że wchodzą w środku tacy wyłączeni. Psycholodzy mówią o tym, że jakby te zdolności, które odpowiadają na przykład za nawiązywanie kompetencji społecznych, za uczucie takiego zadowolenia, pewności siebie, umiejętność wychodzenia do ludzi, te kompetencje po prostu zanikają, w ogóle się nie pojawiają. Mózg po prostu, że tak to określę, wychodząc z założenia, że nie potrzebuje, po prostu pewne umiejętności wyłącza. Powiedz mi, Litka, czy nauczyciele niczego nie widzieli? Jeśli widzieli, w co wątpię, bo pamiętam, że zakładałam po prostu długie spodnie, żeby nie było widać. Nauczyciele po prostu nie reagowali. Nie było reakcji jakiejkolwiek ze strony nauczycieli i ludzie, którzy używają przemocy, nawet jeżeli człowiek chciałby powiedzieć, że robią pewne rzeczy nieświadomie, potrafią być w tym wszystkim bardzo wyrafinowani. Dlatego też nauczyciele tego po prostu nie widzieli. Bo nie chciałabym tutaj, nie wiem, oskarżać, że powinni widzieć. Byłam określana jako osoba bardzo dobrze odżywiona, więc no, generalnie patologii nie było, patrząc po wierzchu. Grałam w szkolnym chórze, bo grałam na pianinie. Mieliśmy sad. To, co widzieli nauczyciele, to było pianino, to były no, dobre oceny. I to, co się tak naprawdę działo w domu, to po prostu było ukrywane, dlatego nikt nie mógł tego widzieć. Kiedyś chciałam zrobić doświadczenie przyniesione ze szkoły. To była chyba 5. klasa czy 4. Bardzo mnie to zafascynowało.
Zresztą bardzo lubię, w ogóle bardzo mnie fascynuje nauka, chociaż w ogóle w tym kierunku nie poszłam. Chciałam zrobić doświadczenie z denaturatem. Cząsteczki się miały wymieszać, nie wymieszać, nieważne. I wszedł mój ojciec z zapytaniem, co gówno robisz? Już sama ta agresja dla takiego 11-12-letniego dziecka jest przerażająca. Odpowiedziałam, że robię doświadczenie z chemii. No, i przestałam się interesować chemią. Kiedyś zostałam tak pobita, przez ojca zresztą też, że straciłam dwa dolne zęby. Matka chodziła ze mną po dentystach. I do dziś śnią mi się sny, że nie mam zębów. To jest taka trauma, taki lęk przed ośmieszeniem, że ktoś się dowie. Dziecko idzie do szkoły, szłam do klasy bez zębów, z przerażeniem, że ktoś się dowie o tym, że ja czegoś takiego doświadczyłam, że zostałam tak pobita, że nie mam zębów. Że będę wyśmiana. Nigdy tak nie było, że miałam dobry kontakt z otoczeniem, z klasą. Coś, co jest fundamentalne dla rozwijającego się, dorastającego człowieka. Bo byłam tak stłamszona, tak zduszona, że nie byłam nawet świadoma tego, że jest klasa. Po prostu przychodziłam na lekcje i wiedziałam, że ja muszę mieć tylko piątkę. Ja byłam przerażona i gdzieś w tyle głowy miałam tą siostrę, która była ciągnięta za włosy po podłodze. Nie miałam żadnych koleżanek tak naprawdę. Przyjaźniłam się z jedną najgorszą uczennicą w klasie i z takim brakiem kontaktu z ludźmi dotrwałam do lat 15, kiedy idzie się do szkoły średniej. Tuż przed była jakaś impreza. Poznałam jakiegoś gościa, który mógł mieć, nie wiem, 16, może 18 lat. No i nie wiem, czy on mnie podrywał dla żartu, a ja byłam po prostu kompletnie, nie mając kompletnie jakby doświadczenia, nie mając wiedzy, nie mając w ogóle świadomości przede wszystkim, no weszłam gdzieś w tą relację. Nic się wielkiego nie stało. Pamiętam tylko tyle, że zostałam wyzwana od 15 lat już miałam. Matka rzuciła się do mnie do bicia, złapała mnie za włosy. Pamiętam, że została jej w dłoni takie gniazdo włosów. Posłała mnie do Urszulanek. Pewnie bym dzisiaj drugi raz do tej szkoły nie poszła, bo to jest bardzo trudna szkoła. Urszulanki to jest szkoła prowadzona przez zakonnicę. Tak. Tak. To czy tam też uczą świeccy nauczyciele. Ale to jest szkoła dla ludzi z dobrych domów, tak bym powiedziała. Z dobrych domów nie w tym sensie, że bogatych, bo to jakby tam jest akurat najmniej istotne, ale z domów, w którym przede wszystkim panuje zdrowa atmosfera rodzinna, społeczna, emocjonalna, gdzie dziecko jest przygotowane, mając takie mocne serce, nawet nie kręgosłup, ale mocne serce i taką siłę i charyzmę, wszystko to, czego ja nie miałam. To był koszmar, bo wtedy zaczęła się prawdziwa depresja. Lęk. Ja przychodziłam z potwornym lękiem do domu. Ja się bałam, że znowu będzie przemoc. Że matka mnie pobije, że wyzwie mnie. Że będę słyszała, że sobie kpię, że się do niczego nie nadaję. Że co ja w życiu będę robić.
to był czas, gdzie wypłakałam chyba wszystko, co się dało wypłakać. To był czas, gdzie nie nawiązywałam kontaktów. To był czas, gdzie tak jak powiedziała moja psychoterapeutka, zrobiła pani wszystko, co się dało zrobić. Bo rzeczywiście był moment, że mi bardzo wtedy zależało, żeby w tej szkole być, bo to był wysoki poziom, bo ja chciałam trzymać wysoki poziom. Ale jak to ona powiedziała, i to sparafrazuję, ale to się nie mogło udać, pani Lidio. To się nie mogło udać, bo z tym lękiem w takiej trudnej szkole, gdzie trzeba było po prostu cierpliwości, spokoju, opanowania, z tym lękiem ja przychodziłam do domu i próbowałam się czegoś uczyć. Na marginesie dodam, że na sprawdziany przygotowywałam się z książek akademickich, ale i tak to nic nie dało. Bo miałam problemy z koncentracją. I to był koszmar, bo każdy sprawdzian, choćbym była najlepiej przygotowana, za każdym razem miałam ocenę niedostateczną. Wystarczyło, że z trójki zrobiłam 9. Całe zadanie poszło źle. Najgorsze było to, że kształtowałam takie swoje przekonanie, że kim ja właściwie jestem, takim debilem. Debilem bez poziomu, debilem bez umiejętności. I chyba to doświadczenie w szkole ukształtowało całe moje późniejsze życie. Szkoda, że wyrzuciłam pamiętnik, w którym jakby na spontana opisywałam swoje doświadczenia. Najwięcej tam jest wpisów o moim ojcu. Wiele razy pobił moją matkę, wiele razy rzucił się do bicia do mojej siostry. Do mnie też się rzucił, ale w którymś momencie zareagowałam, że jak mnie tknie, to go tak pobije, że się znajdzie na podłodze i już nie wstanie. Chyba się tego wystraszył. Słowa czasami mają ogromną moc, chociaż pewnie nie miałabym tyle siły, żeby go powalić na podłogę, bo był silnym facetem. Ale mnie nie ruszył. I potem nie ruszył mnie już nigdy, bo się po prostu bał. To przykre, że do ludzi dociera czasem jedynie przemoc, strach, bezpoziom, a nie słowa, które prosiłam: tato, nie bij mamy. Wszyscy już spali, ja chciałam obejrzeć film i nagle usłyszałam krzyk i płacz mojej matki. Ja dopiero po latach się domyśliłam, zreflektowałam, że chodziło o to, że jakby to powiedzieć wprost, bez ogródek. Mój ojciec miał po prostu ochotę na seks, a matka się po prostu nim brzydziła. No pewnie dlatego, że tak jak wspomniałam na początku, że ją okłamał, że zabrała innej kobiecie męża. A też jakby jej pojęcie o relacjach między kobietą a mężczyzną ograniczały się do tego, że takie relacje to jest coś obrzydliwego, coś, co trzeba wypalić, wybić, zniszczyć. Kiedy to była chyba gdzieś koło godziny 12, ojciec przyszedł do matki. Pamiętam tylko ten krzyk. Dopiero po latach zrozumiałam dlaczego. Nawet nie nawiązywałam kontaktów z kolegami, nawet nie miałam kolegów. Bałam się nawet wyjść z jakimś na spotkanie, w obawie, żeby mnie ktoś nie nazwał w domu kurwą. No i pamiętam też takie momenty, gdzie chłopaka poznała moja siostra. Poszła z tym chłopakiem do zoo.
to, co zrobiła moja matka, nie wiem, czy ona sprowokowała ojca. I kiedy moja siostra pojechała, no, wsiadła w autobus, pojechała do miasta, żeby się spotkać. Moja matka przyjechała razem z ojcem. I nie patrząc na to, że wokół idą ludzie, że to jest ulica, po prostu zrobiła jatkę i histerię, totalną histerię i kazała mojej siostrze jechać natychmiast do domu. Moja siostra miała wtedy 17 lat, prawie dorosła kobieta. Może jednym tragikomicznym punktem tej historii, to moja siostra zawsze to wspomina, jak ojciec powiedział natychmiast do domu, bo ściągnę pasa. I ona mu odpyskowała, jak ściągniesz, to ci spadną spodnie. Może to wcale śmieszne nie jest, ale tak właśnie kształtowała się w ogóle moja osobowość. Że bałam się w ogóle do kogokolwiek wyjść i kiedy powiedziałam do mojej mamy, mamo, Natalia, moja koleżanka z klasy, mamo, Natalia ma chłopaka, ale ona to ma porządnego. No to go nie miałam. Nigdy. Tak. Miałam się tylko uczyć. Jak miałam złą cenę, byłam bita, wyzywana, poniżana. Podobnie jak siostra. Ponieważ siostra nie spełniła oczekiwań mojej mamy, no to jakby ciężar tych oczekiwań musiałam nieść ja. Nie było nawet z kim porozmawiać. Dla otoczenia, zarówno dla rodziny, jak i dla moich rówieśników, byłam taką osobą cichą, zaniedbaną, nieciekawą, zamkniętą w sobie. Taką mało atrakcyjną towarzyską. Matka próbowała mnie nawet czesać, zawiązując mi taki ogon do góry, w którym kompletnie wyglądałam jak... źle się w nim czułam, mówiąc jednym słowem. Awantura była o to, że chciałam się sama uczesać. Pamiętam, że powiedziałam mojej mamie, że ja już dłużej tak nie jestem w stanie, że ja nie jestem w stanie w bezkres brać antydepresantów i leków antylękowych i że ja stąd po prostu wyjadę najdalej jak się da, może za granicę. To było w trakcie studiów, miałam wtedy może 22 lata. To był jeden, jedyny moment, kiedy moja matka powiedziała, ja już teraz rozumiem, dlaczego ty chcesz odejść? Jeden, jedyny moment. Pamiętam, że wtedy chciałam się po prostu spakować i wyjechać. Choćby do Niemiec, do Anglii, bo znam angielski. Do Niemiec jeszcze wtedy może nie myślałam, bo nie znałam języka. Żałuję. Wbrew temu, co mi doradzała jedna z psychoterapeutek, że się nie wyprowadziłam. Ale bardzo kochałam swoją matkę. Nie zdecydowałaś się opuścić domu rodzinnego aż do śmierci mamy. Tak. To był 21 grudnia. Wszystko już było idealnie posprzątane, przygotowane do świąt. Ja mimo wszystko starałam się tak walczyć jakby o wszystko do samego końca. Ja nawet nie byłam też, dodam tutaj, to jest też może ważne, że nie wiedziałam, że matka umiera na raka, bo ona tą informację zataiła. Ja się dopiero po fakcie już dowiedziałam. I to był taki dzień, gdzie widziałam wyraźnie, że coś się z nią dzieje. Że ona gdzieś ucieka świadomością, że traci kontakt, mówi bardzo cicho i nic nie może jeść, nic nie pije. Zadzwoniłam tylko do siostry, że mama umiera.
Nie ma dnia, żebym o niej nie myślała. I nie ma dnia, żebym nie miała przed oczami, jak leży na łóżku, już nieżywa. Wbrew wszystkiemu bardzo swoją matkę kochałam. I odeszła jedyna osoba, której na mnie zależało. Ale z drugiej strony też ulga. Ulga, bo już miałam dość awantur. Ulga, bo już miałam... Bo było mi bardzo ciężko. Nie to, że nie miałam dość, bo nie chciałam się nią opiekować, ale było mi strasznie ciężko. I po prostu odczułam ulgę. Z jednej strony, a z drugiej strony lęk. Żal, w którym już nie było tej osoby, którą kochałam, i lęk, że jestem całkowicie sama. Tata nie żył już od kilku lat. Tak. On zmarł 7 lat jakoś przed mamą. Ale był mi człowiekiem, tak jak powiedziała kiedyś do mnie psychoterapeutka, którego znienawidziła pani dlatego, że chciała go pani bardzo kochać. I może czując do niego złość, być może nie jest to nienawiść, ale z całą pewnością, jak umarł, odczułam ulgę. Skończyłaś Uniwersytet Wrocławski. To była twoja decyzja. Nie nikogo dookoła, tylko twoja świadoma decyzja. Tak. Skończyłam historię i stosunki międzynarodowe. I dlatego wybrałam ten kierunek, bo to była taka moja, to faktycznie suwerenna decyzja. Autentycznie ja ją podejmowałam. To są kierunki, które bardzo mocno opierają się na takich elementach dziennikarstwa, narracji, czyli coś, co jest po prostu dla mnie taką naturalną jakby skłonnością, umiejętnością. I bardzo chciałam się w tym kierunku rozwijać. Czy na to, że jesteś dzisiaj sama, rzutuje ta twoja trudna przeszłość? Tą samotność przeszłość ukształtowała i tak bym powiedziała, że nie potrafię nawiązać relacji z płcią przeciwną. Bardzo chciałabym mieć, już nawet nie mówię męża, nawet już na to nie liczę. Ale przynajmniej partnera, jakiegoś sensownego, dobrego, kochanego człowieka, z którym mogłabym wyskoczyć w góry. Z moim psem pod pachą jeszcze. I ta samotność, to tak bym powiedziała, to jest taka pleśń, która zżera serce. Mam wrażenie, że jak spotykam nawet jakiegoś mężczyznę, to może w relacji z nim jestem jakaś infantylna i może się nie nadaję do związku. Może jestem nieciekawa i może jakbym była chudsza, to byłabym atrakcyjniejsza i wtedy bym kogoś znalazła. Nawet myślałam o zrobieniu sobie operacji plastycznej. Próbuję sobie na różne sposoby radzić ze swoją samotnością, ale to jest rzecz, która się ciągnie od dzieciństwa, bo ja tak samo byłam samotna w dzieciństwie.
bo nie miałam koleżanek, nie miałam towarzystwa, nie chodziłam na imprezy, nie miałam przyjaciół. I to nie dlatego, że głoszę pochwałę introwertyzmu, bo są i tacy ludzie wśród nas, ale po prostu dlatego, że skutecznie tą umiejętność nawiązywania kontaktów również damsko-męskich zniszczyli moi rodzice, w szczególności moja matka. Chciałabym usiąść nad brzegiem morza ze swoim mężczyzną, którego będę kochała najbardziej na świecie. I ze swoim psem obok. I chciałabym wziąć może swoje dziecko za rękę i powiedzieć: kocham cię. Może już nie takie z ciąży, ale przynajmniej takie adoptowane. Wiesz co, ja myślę sobie, że wszystko jest jeszcze przed tobą i czas, żeby odczarować tą rzeczywistość. Zrozumieć, że nie zawsze jest tak w ten sposób. Bardzo bym sobie tego życzyła. Ale wiary mam coraz mniej. Wiesz, Litka, ja swoje filmy zacząłem nagrywać właśnie z tego powodu, żeby pomagać ludziom. I myślę sobie, że ten film, nasz film, zmieni wiele w twoim życiu. Wydarzą się rzeczy, których się zupełnie nie spodziewasz. A jakby się taki cud wydarzył, to byłaby najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Chciałabym powiedzieć, że życzę też wszystkim innym bohaterom innych twoich filmów, jak też ludziom, którzy się znajdują w podobnej sytuacji, żeby odnaleźli tą swoją dobrą drogę w życiu i światło. Tego, czego bym sama sobie życzyła również. Dziękuję, Litka.